reklamu jest grupa Aforti, dostawca usług finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Cieszymy się, że przyjęliście Państwo zaproszenie klubu i jesteście dzisiaj tutaj wieczorem z nami. Spotykamy się dzisiaj, aby raz jeszcze Państwu podziękować serdecznie, bo dzięki Wam możemy szkolić młodzież, dzięki Wam możemy spełniać nasze założone cele. Służbowo jest to osoba, człowiek orkiestra, bez którego działalność Gnieźnieńskiego Towarzystwa Motorowego ostatnio znowu byłaby niemożliwa. Każda orkiestra musi mieć odpowiednią grupę ludzi, aby mogli odpowiednio grać razem. Ja może troszeczkę dryguję czasami jeszcze jednej osobie, która naprawdę jest czasami niezauważona, niedoceniona, a administratorem tego klubu jest najlepszym, Piotr Mikołajczak. Dla Ciebie szczególne także podziękowania. Ponad 40 osób wspomaga nas w działaniach klubu przy organizacji każdej imprezy. Chciałabym w skrócie przedstawić, żeby Państwo wiedzieli, czym się zajmujemy, jeżeli ktoś nie wie. Ja, tak jak tu koledzy wspomnieli, nazywam się Kamila Jabłońska. Od 9 lat prowadzę klub fitness Lady Cat. W 2016 roku powstała fundacja. Misją fundacji jest właśnie promowanie aktywności fizycznej. Nie skupiamy się tylko na dzieciach, ale także na całych rodzinach. Od warsztatów żywieniowych poczynając, a kończąc na pomocy psychologa. Państwo również mogą przyczynić się do tego rozwoju. Faktycznie był ten punkt, że miałem to dzisiaj zdradzić. Powiem szczerze, że zdradzę. Zostaje z nami, z czego bardzo się cieszę, Kevin Pfeiffer na kolejny rok. Następnie oczywiście zostają w klubie nasz kapitan Julica Pawlicz. Zostaje Oliver Benson. Zostaje Fryderyk Jakobsen, Adrian Gała, Oskar Pfeiffer. Czy wymieniłem wszystkich? Czyli nową twarzą w klubie w sezonie 2020 jest Timo Larkin. Podpisał kontrakt na kolejny sezon i zostaje z nami na sezon 2020. Oskar Pfeiffer. Raz jeszcze proszę o brawa, szanowni Państwo. Dokładnie, bo postanowiłem zakasać rękawy i wziąć się do roboty wreszcie. Porządnie popracować. Całe życie się obijałem, no to można coś porobić w końcu. Oczywiście jestem bardzo szczęśliwy, że mogę rozwijać się w swoim mieście i...
Dziękuję bardzo, Fredrik Jakobsen. Win everything, of course. Trochę czuję się tu jak gwiazda już któryś raz na scenę wychodzę. Nie będę śpiewał. Te plany są bardzo ambitne z tego względu, że jestem mega ambitnym człowiekiem i takimi ludźmi się otaczam. I w przyszłym roku chcemy poprawić wynik z tego roku, więc być może... I mam nadzieję, że pierwszy cel, który będą wejście do playoffów, to oczywiście jest naszym założeniem, a później może się wszystko wydarzyć i mam nadzieję tylko, że miasto i powiat będą na to przygotowani. Chciałbym przedstawić team, który przede wszystkim będzie tą szkolenią młodzieży, pracą z juniorami się zajmował. To jest Julica Pawlicz i Adam Pfeiffer. Fakty są takie, że dzisiaj 15 godzin jechałem, 1000 km, 4 wypadków drogowych było, ale i tak zdążyłem na czas, bo mi zależało, żebym tu był. Tak samo się bardzo cieszę, że będziemy szkolić młodzież. Sam pracuję z firmą. Firma to są dwóch ludzi w Chorwacji, którzy się zajmują mentalnym treningiem. Sam wiem, jak mi było za czasów juniora i młody, ile stresu było, co jak nie wygrasz bieg, co jak tam nie będzie dobrze. 3 lata współpracuję z tymi ludźmi i dużo mnie nauczyli. Ja bym teraz chciał to wszystko na tych młodych, żeby im było lżej, żeby już przed samym wyjazdem na tor lepiej się czuli. Także bardzo się cieszę z tego powodu, że będzie mógł pomagać i nic, jest super w Gnieźnie. Przed Państwem sam Adam Pfeiffer. Wielkie brawa! Ja jeździłem już trochę czasu temu, ale Jura tutaj jest na bieżąco. A przyszło praktycznie dużo się nie zmieniło, tylko trzeba trzymać gaz i trzeba dobrze wybierać te ścieżki. Jeżeli my razem będziemy współpracować, mówić, którymi ścieżkami trzeba jechać, kto robi jaki błąd, myślę, że to szybko przyniesie efekt. Fajnie Was widzieć. Sorry I couldn't be there today. Przepraszam, że nie mogę być z Wami. Firstly, I would just like to thank you, the club and the sponsors for. Chciałbym podziękować sponsorom, a także klubowi. It was a pretty good one. Dziś tak, że przede wszystkim miasto jest dalej, miasto zwiększa budżet dla klubu, będzie nie 18, ale myślę, że więcej procent. Tak i mogę Was zaprosić, żeby się zrobić to samo, bo ważne. Dziękuję. Sezon był wspaniały, niezapomniany i mam nadzieję, że przyszły będzie jeszcze lepszy, ponieważ w imieniu szefostwa, jak i całej firmy Carbarant Service chciałabym oznajmić, że Carbarant Service zostaje ze startem na kolejny rok, sezon 2020. Carbarant Start, jedno, gwarancja sukcesu. Jesteśmy już 2 lata. Rozumiem, że wszyscy oczekują, bo czytałem komentarze na Facebooku, że od miesiąca mam profil, że Aforti podobno rezygnuje. No to co mogę powiedzieć więcej? Jeżeli dziennikarze wiedzą wszystko, zawsze mówiłem, róbmy coś takiego, hashtag rzetelne dziennikarstwo. Oczywiście nie mogę zadeklarować, czy zostaniemy, czy nie zostaniemy, bo rozmowy trwają, ale umowy mamy do końca lutego, jeśli się nie mylę, także myślę, że mogą być Państwo dobre i myśli. Dziękuję bardzo. A w każdym razie sezon był bardzo rewelacyjny w wykonaniu Startu Gniezno. Dziękuję bardzo. To, że był piękny, emocjonalny, że dostarczył nam wielu miłych i dobrych wrażeń. Mam nadzieję, że następny sezon będzie jeszcze lepszy. Dziękuję.
Jak się ktoś przed dobrze bawić, zróbcie hałas! Dobrze, no to Państwo wybaczycie, będę mówił do nich.